Dzień dobry, dzisiaj mamy nietypowo taką fajną realizację, jest to Audi S7, najnowszy model. Chciałem parę słów na jego temat powiedzieć. Niesamowite auto, w końcu pierwsza S-ka, która jest w dieslu. Osiągi niesamowite, do tego spalanie bardzo akceptowalne. Jest to nasz stały klient, zdecydował się na kolejne auto, które byśmy zabezpieczyli. Więc pokażę pokrótce, jak to działa w tym aucie. Na potrzeby prezentacji ustawiłem kod odblokowania przez trzykrotne wciśnięcie tego guzika. Raz, dwa, trzy. Pomigały kierunkowskazy, więc auto gotowe do pracy. Możemy odjeżdżać. Ok, pokażę, co by się stało, jakbyśmy tego nie zrobili. Otworzymy drzwi. Auto się uzbraja. Trzeba chwileczkę poczekać. Wnętrze, wszędzie ekrany, takie czasy, nawet guzik od świateł jest już dotykowy. Nie każdemu się to podoba, ale robi wrażenie, szczególnie w nocy z podświetlaniem ambientowym. No dobra, próbujemy odpalić. Siadamy, odpalamy, auto uruchamia się, no i gaśnie po chwili. Błąd ciśnienia w oponach to po prostu zmiana kół, nie ma jeszcze tam czujników, proszę się tym nie przejmować. Ok, więc jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, potwierdzenie i odjeżdżamy. Tak to działa. Fajne autko. Nagramy naszego dieselka, jak sobie radzi.